Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Mityczny związek. Czyżby związek przyczynowy między śmiercią studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Piasa a śmiercią rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysława Karasia? W kwietniowym numerze Kuriera Wnet ukazał się list pani Jadwigi Wronicz o profesorze Karasiu, w którym autorka broni dobrego imienia byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mieczysława Karasia, w niezbyt korzystnym świetle przedstawionego w pamiętniku profesora Karola Estreichera, cytowanym przeze mnie w artykule Dezubekizacja uczelni, Kurier Wnet z marca 2018 roku. Rektor Karaś, zdaniem Karola Estreichera, usiłował zamienić Uniwersytet Jagielloński w Instytut Propagandowy Polskich Komunistów, co moim zdaniem w niemałym stopniu się udało i skutki tego są odczuwalne do dnia dzisiejszego. Z rektorem Karasiem miałem jedyny osobisty kontakt podczas milczącej wizyty rektora na okoliczność gospodarskiego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego bodajże w roku 75 w moim doktoranckim pokoju na Olandrach 2. Instytut Nauk Geologicznych UJOT-u. Faktem jest jednak, że rektor Karaś podczas swojej kadencji pozbawił mnie miejsca w Nowym Rzaczku, akademik z miejscami dla doktorantów, czego nie odbierałem jako przejaw bezinteresownej życzliwości ze strony rektora, z której podobno rektor był znany w opinii pani Jadwigi Wronicz, lecz jako dotkliwą dla mnie decyzję administracyjną w końcowym okresie realizowania pracy doktorskiej. Nie wiem jak dla polonistów, ale dla geologów kawałek pokoju do mieszkania się przydaje. Wynajmowanie pokoju na mieście, i to w Krakowie, to dla kieszeni doktoranta stanowiło poważny problem. Moje, to jest młodego wówczas człowieka, dopiero zaczynającego pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, widzenie sytuacji na UJ-cie w połowie lat 70. ubiegłego wieku było zbliżone do opisów w dzienniku wypadków profesora Karola Estreichera, człowieka wówczas wiekowego i doświadczonego. Najbardziej mnie jednak zaintrygowała opinia czytelniczki, że między śmiercią Stanisława Piasa a śmiercią rektora UJ-u w wieku 53 lat zachodzi związek przyczynowy. Autorka listu twierdzi, że rektor Karaś okazał się życzliwy dla studentów, kolegów Piasa, udostępniając im uniwersytecki autobus, co spowodowało wezwanie do KCPZPR, po czym wkrótce zmarł w Rabce. Czy ta sprawa była jakoś badana w licznych śledztwach na okoliczność śmierci Stanisława Piasa i zjawisk towarzyszących, autorka listu nie pisze. Sugeruje, że jakieś wydarzenia w KCPZPR na tle śmierci Piasa miały wpływ na jego przedwczesną śmierć. Mieczysław Karaś zmarł nagle 10 sierpnia 1977 roku, czyli jednak kilka miesięcy po śmierci Stanisława Piasa, ale kilka tygodni po tajemniczej śmierci Stanisława Pietraszki, który jako ostatni widział swojego przyjaciela Stanisława Piasa żywego i sporządził portret pamięciowy prawdopodobnego zabójcy i który według wszelkich poszlak został zamordowany. Ten postulowany przez czytelniczkę związek przyczynowy między śmiercią Mieczysława Karasia a śmiercią Stanisława Piasa raczej jest mityczny. Corocznie w Krakowie 7 maja w kolejne rocznice śmierci Stanisława Piasa pod tablicą jego pamięci na ulicy Szewskiej 7 odbywają się spotkania jego przyjaciół i opozycji antykomunistycznej, co w ostatnich latach dokumentuję. Także i ostatnie spotkanie kilka dni temu. Ale nikt rektora Mieczysława Karasia na tę okoliczność nie wspomina. Ulica imienia Mieczysława Karasia, obecnie Romana Ingardena, w Krakowie została zdekomunizowana już u zarania III RP, co chyba winno dawać nieco do myślenia w okresie trudnego procesu dekomunizacji przestrzeni publicznej po niemal 30 latach od medialnego obalenia komunizmu.